czuję się szczęśliwy i wolny. Tam można przeżyć różne fantastyczne przygody, poznać różne ciekawe osoby, zakochać się, księć z majem. Trzeba jednak uważać. Nie wolno mówić w murach, zawsze i wszędzie. Oto dziewczynka, która zupełnie ignorując nauczycieli, czytała na lekcjach książki. Została srogo ukarana. Trafiła do swojej krainy cudowności. Pies występuje w bajce? No, z czego strzega żyć? Wydyszki.
Chłopaki, patrzcie na te wieże! To nasza ruba!